Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest dziewiętnasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek naszego spotkania pomódlmy się słowami Psalmu 10, wersety od 12 do 18. Powstań o Panie, wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu, nie pomści? A ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, tyś opiekunem sieroty. Skrusz ramię występnego i złego, pomści jego nieprawość, by już go nie było. Pan jest królem na wieki wieków, z jego ziemi zniknęli poganie. Panie! usłyszałeś pragnienie pokornych. umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, aby strzec praw sieroty i uciśnionego. i aby człowiek powstały z ziemi, nie siał już po strachu Dziś kończymy już lekturę księgi rodzaju. Za chwilę przeczytamy trzy ostatnie rozdziały tej księgi od rozdziału 48 do 50. Będziemy świadkami błogosławieństwa, które Jakub udzieli swoim synom, ale nie wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, że każdy z synów otrzymuje takie błogosławieństwo, na jakie zasłużył. Pierwsi trzej synowi otrzymują przekleństwo za swoje złe postępowanie. Dlatego prawo pierworództwa otrzymuje czwarty w kolejności syn, Juda, z którego rodu przyjdzie na świat Mesjasz, Chrystus Pan. Uważni czytelnicy i słuchacze zauważą, że Izrael wypowiada w błogosławieństwie Judy mesjańskie proroctwo. Kiedy po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi, ojciec twój zachorował, zabrał on z sobą dwóch swych synów Manasesa i Efraima. Gdy powiedziano Jakubowi: Syn twój Józef przyszedł do ciebie. Izrael z wysiłkiem usiadłszy na łożu rzekł do Józefa Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w kraju Kanaan i błogosławiąc mi powiedział do mnie Ja uczynię cię płodnym i dam ci tak liczne potomstwo, że rozrośniesz się w wielki naród. Daję też na zawsze w posiadanie ten oto kraj przyszłemu twemu potomstwu. A zatem dwaj twoi synowie, którzy ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do ciebie, do Egiptu, moimi są. Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon. To zaś potomstwo, które po nich ci się urodzi, będzie twoim. Będzie się ono nazywało od imion swych braci, mieszkając na swej dziedzicznej własności. Ja bowiem, gdy wracałem z Padan Aram, Utraciłem Rachele w Kanaanie, kiedy pozostawał jeszcze szmat drogi, żeby dojść do Efrata, i musiałem ją pochować tam, w drodze do Efrata, czyli Betlejem. Izrael, spostrzegłszy synów Józefa, zapytał: Kim są ci? Józef odpowiedział: To są właśnie moi synowie, których Bóg dał mi tutaj. Wtedy Izrael rzekł: przybliż ich do mnie, a pobłogosławię ich. Oczy bowiem Izraela stały się tak słabe wskutek starości, że nie dowidział. Gdy więc przybliżył ich do Izraela, on ucałował ich i uścisnął. A potem Izrael rzekł do Józefa: „Nie sądziłem, że jeszcze będę Twoją twarz oglądał, a oto Bóg pozwolił mi ujrzeć nawet twe potomstwo. Józef, odsunąwszy swych synów od kolan swego ojca, pokłonił mu się twarzą do ziemi. Po czym, mając obu synów Efraima po prawej ręce czyli z lewej strony Izraela i Manasesa po lewej ręce czyli z prawej strony Izraela przybliżył ich do niego. Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę położył ją na głowie Efraima mimo że ten był młodszy. Lewą zaś rękę na głowie Manasesa. Umyślnie tak położył swe ręce, choć Manasses był pierworodnym synem. I błogosławiąc Józefowi, mówił. Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi: Abraham i Izaak, Bóg, który jak pasterz mnie prowadził przez całe me życie aż po dzień dzisiejszy, Anioł, który mnie bronił od wszelkiego zła, Niechaj błogosławi tym chłopcom. Niechaj przetrwa w nich moje imię oraz imię przodków moich, Abrahama i Izaaka. Niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi. A gdy Józef zobaczył, że jego ojciec położył swą prawicę na głowie Efraima, wydawało mu się to niewłaściwe. Ujął więc rękę ojca, aby ją przenieść z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca, nie tak, mój ojcze, gdyż ten jest pierworodny. Połóż twą prawicę na głowie tego chłopca. Ale ojciec nie zgodził się i powiedział, wiem, synu mój, wiem, i z niego też powstanie szczep, który również będzie liczny. Jednakże brat jego młodszy będzie od niego większy, gdyż potomstwo Jego obejmie wiele szczepów. W dniu owym pobłogosławił ich tymi słowami. Twoim imieniem Izrael będzie sobie życzył błogosławieństwa, mówiąc: Niechaj ci Bóg tak uczyni, jak Efraimowi i Manasesowi. Tak to dał pierwszeństwo Efraimowi przed Manasesem. A potem Izrael rzekł do Józefa: Ja niebawem umrę, ale Bóg będzie z wami. I sprawi, że wrócicie do kraju waszych przodków. Ja zaś daję Tobie o jedną więcej niż Twym braciom wyżynę, którą sam zdobyłem na Amorytach mieczem i łukiem. Jakub przywołał swoich synów i powiedział do nich: Zgromadźcie się, a opowiem Wam, co Was czeka w czasach późniejszych. Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, Ojca Waszego. Rubenie, tyś syn mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym owocem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą. Kipiałeś jak woda. Nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża Twego Ojca. Wtedy zbezcześciłeś moje łoże, wchodząc do Niego. Symeon i Lewi, bracia, narzędziami gwałtu były ich miecze. Do ich zmowy się nie przyłączę. Z ich knowaniem nie złączę mej sławy, gdyż w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli bydło. Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem. Porozdzielam więc ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Judo, Ciebie sławić będą bracia Twoi, Twoja bowiem ręka na karku Twych wrogów. Synowie Twego Ojca będą Ci oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz, mój synu. Jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów. Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka. Zabulon mieszkać będzie na wybrzeżu morza. Nad brzegiem morza będzie on przystanią dla okrętów. Kraniec jego w Sydonie. Issachar, osioł kościsty, będzie się wylegiwał ufny w swe bezpieczeństwo. Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy, ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem zmuszonym do pracy. Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich. Będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. Wybawienia twego czekam, o panie. Gad. Zbójcy napadać go będą, on zaś będzie następował im napięty. Od Asera tłuste pokarmy. On będzie dostarczał przysmaków królewskich. Neftali jak rozłożysty terebint dający miłe przepowiednie. Józef, latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem. Gałązki pną się po murze. A choć łucznicy będą go prześladować, godzić w niego i na niego czychać, łuk jego pozostanie niezłamany i ręce jego sprawne. Dzięki potężnemu Bogu Jakuba, w imię pasterza i opoki Izraela. Dzięki Bogu ojców twoich, który cię będzie wspomagał. Dzięki wszechmogącemu, który ci będzie błogosławił. Będą to błogosławieństwa z niebios wysokich. Błogosławieństwa z najgłębszych otchłani. Błogosławieństwa piersi i łona. Błogosławieństwa Ojca Twego niech dłużej trwają, niż błogosławieństwa mych przodków. Jak długo trwać będą pagórki odwieczne, niechaj spłyną na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci. Beniamin, wilk drapieżny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy. Wszyscy ci to dwanaście szczepów izraelskich, a to do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. Potem tak im przykazał: Gdy ja się połączę ze swymi przodkami, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Hittyty, w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Hityty, tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę. Tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę. Tam pochowałem Leę. Pole to wraz z pieczarą zostało kupione od synów Heta. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, Złożył razem swe nogi na łożu, wyzionął ducha i połączył się ze swoimi przodkami. Józef przypadł twarzą do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. A potem rozkazał Józef swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela. Zabrało im to czterdzieści dni. Tyle bowiem czasu trwało balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali Jakuba przez 70 dni. Kiedy zaś skończył się okres żałoby po nim, Józef zwrócił się do otoczenia faraona z następującą prośbą: Jeśli darzycie mnie życzliwością, powiedzcie samemu faraonowi, że mój ojciec zobowiązał mnie przysięgą do spełnienia takiego polecenia. Gdy umrę, Pochowasz mnie w moim grobie, który sobie przygotowałem w kraju Kanaan. Niech mi więc teraz będzie wolno udać się tam, abym mógł pochować mego ojca, po czym wrócę. Faraon odpowiedział: Idź i pochowaj twego ojca tak, jak mu przysiągłeś. I Józef wyruszył w drogę, aby pochować ojca. A z nim poszli również wszyscy słudzy faraona, starsi dworzanie, i wszyscy dostojnicy ziemi Egiptu. Nadto cała rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko ich dzieci oraz drobne i większe bydło zostały w Goszen. Ciągnęli z nim również ludzie na wozach i na koniach, tworząc bardzo liczny orszak. A gdy przybyli do Goren Hatat, które leży po drugiej stronie Jordanu, Odprawili tam wielki i wspaniały obrzęd żałobny. Józef przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swym ojcu. Mieszkający tam Kananejczycy, widząc tę uroczystość żałobną w Goren Haatat, mówili Oto jak wielka jest żałoba Egipcjan. Dlatego nazwano tę miejscowość, która leży po drugiej stronie Jordanu, Abel Misraim. Synowie Jakuba uczynili zatem tak, jak im rozkazał ojciec. Przenieśli go synowie do Kanaanu i pochowali w pieczarze na polu Makpela. Pole to kupił Abraham od Efrona Hityty tytułem własności grobu. Leżało ono w pobliżu Mamre. Józef po pogrzebie ojca wrócił do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby pochować jego ojca. Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że Ojciec ich nie żyje, myśleli: Być może Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali powiedzieć Józefowi: Ojciec twój przed śmiercią polecił: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć swym braciom ich postępek i przewinienie, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz, przeto, daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Twojego Ojca. Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upadłszy przed nim, rzekli: Jesteśmy Twoimi niewolnikami. Lecz Józef powiedział do nich: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i dzieci wasze. I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie. Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków z Efraima. Również dzieci Makira, syna Manasesa, urodziły się na kolanach Józefa. Wreszcie Józef rzekł do swych braci, gdy ja umrę Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie. Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskę, zabierzcie stąd moje kości. Po czym Józef umarł, mając 110 lat. Zabalsamowano go i złożono do trumny w Egipcie. Sprawę błogosławieństwa i przekleństwa dobrze wyjaśnia również autor listu do Hebrajczyków. We fragmencie rozdział 5, werset 11. Do rozdziału szóstego, wersetu ósmego. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno to wyjaśnić, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o podstawowych zasadach słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu zaprawione do rozróżniania dobra i zła. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu zmartwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Nie można bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają go na pośmiewisko. Ziemia zaś, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, co ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, kresem zaś jej spalenie. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że spotkanie ze Słowem Bożym w cyklu Biblia w rok sprawia Wam tyle samo satysfakcji, co mnie. Już nie mogę się doczekać jutrzejszego naszego spotkania. Do usłyszenia!